6, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. 150 tysięcy subów i tak między wierszami obiecałem wielki test koncerniaków. Nie wiem. Znaczy w sumie ja bym go zrobił, ale ja nie wiem jakie tam mają być piwa, a wybrałbym tylko te, które rzeczywiście są najlepiej sprzedającymi się piwami w Polsce, ale nie mam takich danych. Brać wszystkie koncerniaki, no to zaraz się z tego robi nie wiadomo ile piw, to może dzielić osobno mocne, osobno lekkie, osobno w zielonych butelkach i bez sensu. Ale byłem w sklepie, przechodziłem, patrzę sobie noteckie jasne pełne, to akurat widziałem w Lidlu. Mówię, kurde, mam sentyment do noteckiego, mam sentyment do butelki bączek. W tymże samym Lidlu stała Łomża jasne pełne. Mówię, kurcze, pamiętałem, że był Trybunał niedawno na kanale. Myślę sobie, no to może to jest jakieś kryterium, żeby sprawdzić, no nie za dużej próbie, bo tych piw wbrew pozorom dużo nie ma. Znaczy, powiem szczerze, jest bardzo mało piw w butelkach 0,3. No to zrobiłem mały rajd po sklepach w Obornikach Śląskich. No i się okazało, że znalazłem jeszcze noteckie Pils w Intermarché. I w Dino mocne polskie. Małe mocne polskie też, jak śpiewał poeta. I piwny bączek kultowy też z Jako, czyli dwa piwa z Jako, dwa piwa z teoretycznie browaru Czarnków, no to jest w zasadzie browar Gontyniec, Kamionka, no ale to się nazywa, firma się nazywa Browar Czarnków S.A., ale z tego co wiem, no to niestety nie jest to ważone w Czarnkowie. No jest Łomża... czyli Wanpur, nie wiem czy z Łomży, ale ważone w otwartych kadziach. Oczywiście nie jest ważone w otwartych kadziach, tylko jeśli już to fermentowane w otwartych kadziach. No chyba, że chodzi o to, że kadź, której gotują piwo, nie jest zamknięta. Ale to żadna chyba nie jest zamknięta, bo się nie gotuje ciśnieniowo. Znaczy nie, gotuje się ciśnieniowo. No ale to nie o to chodzi, nie? Wiadomo, że chodzi o fermentację w otwartych kadziach. No i Trybunał z Drink ID, czyli z dawnego Sulimaru. No i takie troszkę przetarcie, żeby sprawdzić, czy jest jeszcze tutaj jakaś, prawda, czy ta maszyna naoliwiona jest jeszcze, czy nie zardzewiała, czy to w ogóle coś wyjdzie z tego sensownego. Pomyślałem, że na pierwszy rzut to będzie sensowne. Mamy ustawione od najlżejszego do najmocniejszego. Pils 4,2% alkoholu, 10 ekstraktu. Noteckie jasne pełne 5,6 alkoholu, 11,5 ekstraktu. Tutaj mamy co prawda 4,4 alkoholu, czyli mniej niż tu, ale 11,8 ekstraktu, czyli ekstraktem jest ustawione. Łomża 6% alkoholu, nie wiemy jaki ekstrakt, to słabo, ale na pewno więcej. Jako mocne, małe mocne polskie też. 7% alkoholu, nie wiemy jaki ekstrakt, i piwny bączek 10% alkoholu, też nie wiemy jaki ekstrakt. A zatem powinienem rozpoznać przynajmniej te dwa piwa, bo je piłem. Tych nie piłem, więc nie wiem. Najbardziej bym się ucieszył, gdyby wygrało, prawda, to noteckie Pils, mało alkoholu i ten. W ogóle chciałbym, żeby fajnie wypadło. Najszerzej dostępna jest Łomża jasne pełne. Rzeczywiście w bardzo, bardzo wielu sklepach ją widziałem, chyba w Biedronce, w Delikatesach Centrum, w Intermarché, także to jest rzeczywiście, także jakby dobrze wypadła, to też nie byłoby źle. W pewnym sensie faworytami są piwa mocne, bo piwa mocne zawsze w takich ślepych testach wypadają troszkę lepiej, o ile nie walą spirytusem. Przy czym oczywiście nuta spirytusowa nie bierze się stąd, że jest dolewany spirytus, tylko po prostu jak jest mocne piwo, no to często tak jest, że ucieknie troszkę temperatura fermentacji, natworzy się tych wyższych alkoholi i wali wódą. Więc jeśli tylko nie walą wódą, to często takie piwa wygrywają. No zobaczymy, czy to nie będzie piach. No specjalnie nie założyłem koszulki, życie jest za krótkie, żeby pić kiepskie piwo, bo mam nadzieję, że to nie będzie aż taka trauma, ale może być różnie. A zatem do testu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Klarowne, niezbyt wysoka piana, dosyć takie bursztynowe. Owocowe. Aromat taki owocowy. Słodowy. To pewnie będzie któryś z tych mocnych, ale nie wiadomo.
No ale owocowe, mocno owocowe. Jak na lagera troszkę niezbyt czysty. Dobra. Zobaczmy dwójkę. Na razie same aromaty. Tutaj mniej, znaczy nie jest owocowe, o tak to ujmijmy. No ale jakiś bogaty strasznie też nie jest. Ubogi, ale... Ale w miarę okej, okay, bez wad większych. Trójka. To będzie jakieś jaśniejsze piwo, więc... Więc lżejsze pewnie. Mokry karton. Leciutko kwiatowy. No i chyba ten karton. Papierowy trochę. Dobra, czwórka. W miarę czysty. No mało się tu dzieje. Ubogi. Piątka też jakieś z tych jaśniejszych. Czyżby troszkę cytrusowy? Ale może mi się wydaje. Ale raczej też słaby. No i szóstka. Tutaj taki ciężki słód, stęchły trochę. Dobra, no to próbujemy od szóstki. No dobra, od jedynki. Do montażu będzie lepiej. Jedynka. No jakaś goryczka nawet jest średnia. Piwo takie nie jest złe. Ale jakieś takie, takie sprawia wrażenie takiego... Znaczy nie, no nie jest złe. Nie jest złe. Taki słodowy, ale nie za słodki. Nie słodkie, z jakąś tam goryczką. No nie jest źle, nie jest źle. Dwójka. Ubogi, ale też mam wrażenie, że lekko alkoholowy. O, fest alkoholowe w smaku. Ale też wysoka goryczka. Opisałem, że to jest któreś z tych dwóch mocnych. Albo to jako mocne, małe, mocne polskie. Albo piwny bączek. Ale jest wysoka goryczka. Poza tym, że jest troszkę alkoholowe, to jest w miarę niezłe. Trójka po tym będzie miała ciężko, no bo to było ciężkie piwo. Ale w smaku wam powiem, nieźle. Właśnie nie jest takie ciężkie jak te dwa tutaj poprzednie. Goryczka jakaś tam średnia jest. Może średnio niska. Ale jest. W miarę takie rześkie. Chce się po prostu wziąć następny łyk. Powiem wam, że niezłe. Czwórka.
No i to jest niby podobne. Niby też ma średnio niską goryczkę, czy średnią goryczkę. Niby jest takie słodowe lekko. Ale nie ma tej chęci wzięcia następnego łyka. Aczkolwiek ono nie jest złe. No nie, no na razie dramatów nie ma. No ma, no. Jeszcze nie spróbowałem wszystkich, a już mówię, że nie ma dramatów. Dobra, piątka. No to jest puste. To może być ten pils. Z notecki. Jest naprawdę puste, ale goryczki to też tutaj nie ma. Brak goryczki. Puste strasznie piwo. Ta piątka pusta. I szóstka. Oj, tu chyba jeszcze diacetyl doszedł do tego. Generalnie ciężko. Taki mokre zboże. Goryczka średnia. Znaczy, takiej tragedii totalnej to nie ma. No powiedzmy, że ta dwójka jest rzeczywiście alkoholowa. Ale ma konkret goryczkę, naprawdę. Jedynka była taka owocowa. No i jest taka trochę. To powiem tak, najlepiej mi smakowała na razie trójka i chyba czwórka. No, czwórka się broni. Czwórka się broni, trójka też. Piątka się nie broni. Puste. Puste bardzo. Nie zdziwię się, jeżeli to jest noteckie pils. Ale jaki to pils? Znaczy, jeżeli to jest noteckie pils, to żaden z niego pils. Ale ewidentnie jest to prawdopodobnie najsłabsze piwo z tych wszystkich, więc no, powinien to być to notecki pils. Dwójka to powinien być piwny bączek. Czyli... Chyba, że to jest noteckie jasne pełne, a to jest pils, wtedy ten pils byłby naprawdę dobry. Ale to równie dobrze może być Łomża, równie dobrze to może być Trybunał, chociaż Trybunał był chyba bardziej słodowy. To może być Trybunał. To jest słabe. Ta szóstka to jest... Obstawiam, że to jest mocne polskie. Lub Trybunał. To by musiała być Łomża. To jest naprawdę kiepskie. Jedynka jest kiepska. Ciężki słód, owocowe, takie... Ma jakąś goryczkę, to też może być Trybunał. Może to być noteckie, jasne, pełne. Może być to Łomża. Dobra, nie daję trzeciego miejsca, chociaż tak... Dałbym trzecie miejsce dwójce. Za to, że ma goryczkę, ale jest alkoholowe, jest alkoholowe. Ale ma goryczkę, chyba najwyższą tutaj na stole. A teraz czwórka czy trójka?
Trójka ma gorszy zapach od samego początku. No jest taki leciutko kwiatowy, trochę papierowy, ale w smaku... Lepiej się pije. Tutaj też takie ciężkie nuty. Słodowe. Jakbym miał obstawiać tą czwórkę, obstawił Łomżę. A to bym wstawił, że to jest Noteckie, Jasne Pełne lub Trybunał lub Noteckie Pils, ale to bym się zdziwił. No albo Łomża, ale raczej nie sądzę. Raczej za lekkie jest na tę Łomżę. Trójka mi najlepiej smakuje, ale... Aromat ma słaby, naprawdę kiepski aromat. Kwiatowy, papierowy. No czwórka też pięknego aromatu nie ma. Ma goryczkę, może nawet lepszą. No nie, no jednak wybieram na pierwsze miejsce tą trójkę. Naprawdę coś w tym piwie jest. Coś fajnego. Znaczy smak jest fajny. Jest fajna goryczka, no może nie jest bardzo wysoka, ale jest. Jest fajna słodowość i ono generalnie chce się wziąć następny łyk. Więc no zdecydowanym zwycięzcą tego testu bym nazwał trójkę. Drugie miejsce czwórka. No i dwójka, powiedzmy, że trzecie miejsce. Ale to jest takie, wiecie, naciągane. No, zobaczmy, co tam mamy. Nie patrzę, nie patrzę. Szukamy numeru 3. O proszę, Trybunał. No, czyli... Słusznie się nim zachwyciłem wtedy przy... degustacji ten. Czwórka. Czy to Łomża? Nie. Łomża to jest piątka. To jest to najbardziej puste. To jest dziwne, bo ono ma aż 6% alkoholu, a ono naprawdę jest, no te widać, że te 6% jest po prostu wyżyłowane na maksa, tak? To znaczy jest głęboko odfermentowane, za głęboko odfermentowane. No i przez to jest takie puste. No to zobaczmy, czy czwórka to jest... Proszę! Małe, mocne, polskie też. Proszę. No nie czuć tych 7%. Nie czuć. Dobre drugie miejsce. No to tu się omyliłem. Jedynka, Noteckie, Jasne, Pełne lub Trybunał napisałem. No to się zgadza. Noteckie Pils, szóstka. Ciężki, słód, stęchły, diacetyl, mokre zboże. Ja myślałem, że to jest dużo mocniejsze piwo. No to na pewno mogą się cieszyć, że... prawda, sprawia wrażenie dużo mocniejszego niż ten. No w życiu bym nie powiedział, że to jest dziesiątka, ale dobre to ono nie jest, nie, nie. No i Piwny Bączek, co było do okazania, wali wódą, więc jest to ten. Ale no to tak, Trybunał wygrywa i bardzo zaskakujące, mocne polskie, małe, mocne polskie też, bardzo dobre drugie miejsce. No muszę powiedzieć, że nie czuć tych 7%. W tym piwie. Ono nie jest jakieś super, no bo nie czarujmy się, ale z tych 6, no to no niestety Noteckie to zostawia w polu, nie? Strasznie mnie boli, co się z Noteckim stało, bo ja pamiętam czasy, kiedy jadąc nad morze specjalnie gdzieś tam w Chodzieży szukałem sklepu, gdzie można kupić Noteckie, kupowałem tą skrzynkę, 30 butelek, nie? To było coś. A teraz to jest niestety, kurwa, piach. No Łomża, muszę powiedzieć, duże zaskoczenie na minus. Strasznie puste w smaku piwo. Bez goryczki, bez słodowości. No, aromat miało w miarę dobry. Taki leciutki.
lekko cytrusowy, ale jest wyżyłowane za mocno. Po prostu za głęboko odfermentowane. Najfajniejszy Trybunał Lux, no zaskakujące drugie miejsce ten, no i trzecie miejsce nie jest zaskakujące, bo ja myślałem, że to jest ten bączek, ale jest coś w nim fajnego, tak? To znaczy, wiadomo, ja bym go nie chciał pić sobie tutaj z gwinta w upale, a do tego moim zdaniem bączki się powinny być przeznaczone. Natomiast ono samo w sobie, ta goryczka tutaj coś w nim robi jednak. Można to piwo polubić. Ono jest rzeczywiście, ma charakter. Dla ludzi z charakterem. No powiem tak, nie jestem bardzo, znaczy to mnie zaskoczyło, drugie miejsce mnie zaskoczyło, tak, to mnie zaskoczyło. No i zaskoczyło mnie to, że Łomża tak słabo wypadła, ale w sumie może i to nie jest nic zaskakującego. Bo to jest, wiecie, Łomża jasne pełne, nie? Czyli inna butelka do tej Łomży takiej nie Pils, tylko tej takiej jasnej chyba, nie? Łomża jasne, chyba to jest to piwo, nie? Tylko po prostu w butelce 0,3. A Łomża nie Pils jest jednak dosyć bezpłciowa. No i ono tak właśnie się okazało. Jedyne co, to ono ma aż 6% alkoholu, co jest w ogóle bezsensem, bo ono smakuje jakby miało właśnie 4. Gdyby ono miało 4% i ciutkę lepszą goryczkę, troszkę więcej, to by było naprawdę fajnym piwem, ale 6% bez sensu. Natomiast to Trybunał się obronił. To by było wszystko w tym teście piw w bączku. Świadomie nie mówię wielkim teście, bo nie przeszukałem całego rynku. No ale co mogłem, to zrobiłem, tak? Co mogłem, to znalazłem. No i cóż. No jakoś to tam można robić te testy, ale nie, no można, nie? Coś tam się czuje. Coś tam człowiek czuje. To by było wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za te suby, za to, za wyświetlenia, za to oglądanie. No i cóż, Trybunał Lux, naprawdę spoko. Wasze zdrowie.